Czołem moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, mamy wrzesień, jesień się zbliża dość szybko, choć dzisiaj muszę przyznać, jest naprawdę bardzo ciepło, a wręcz gorąco, ponieważ jazda na tym motocyklu sprawia, że jesteśmy naprawdę fantastycznie odsłonięci od wiatru, od ewentualnego deszczu i tak szczerze mówiąc, to liczyłem na to, że dzisiaj troszkę popada. Pierwszy raz chyba w życiu, jadąc po motocykl testowy, modliłem się, aby popadało, bo chciałem sprawdzić, jak wygląda tutaj właśnie ta odsłona również przed deszczem. Niestety nie udało się, pogoda jest piękna, ale powiem wam jedno, że na tym motocyklu naprawdę robi się bardzo ciepło, no bo to jest przepiękna maszyna, o której dzisiaj parę słów wam opowiem. Jeśli jesteście zainteresowani, to oczywiście zapraszam państwa na kolejny odcinek. Jakiś czas temu, moi drodzy widzowie, wraz z moim grupowym kolegą Andrzejem, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, jeśli ogląda, przygotowaliśmy dla państwa odcinek o Kawasaki GTR 1400, a właściwie o dwóch GTR-ach, ponieważ wtedy ja i Andrzej na takich maszynach żeśmy jeździli. Bestia, absolutna bestia. Prawo jazdy można stracić w mniej niż 3 sekundy. Życie myślę, że jeszcze szybciej. Zdecydowanie trzeba się pilnować. Dokładnie. Motocykl, który niestety nie jest już produkowany na rynek europejski, natomiast wciąż jest produkowany na przykład na rynek amerykański. I zachwycaliśmy się tym, jakie to są fantastyczne motocykle szosowe, takie do dalekich podróży. I wówczas pamiętam, ktoś w komentarzu pod spodem, ktoś z widzów, ktoś z państwa napisał, wiesz co, to weź ty siądź na BMW K1600 GTL i przewieź się tym motocyklem. I powiem państwu szczerze, że ten GTL ciągle mi gdzieś tam chodził po głowie, ten K1600. Chciałem tym motocyklem pojeździć, ale od 2 lat posiadaczem tego motocykla jest nasz grupowy kolega Paweł, którego również serdecznie pozdrawiam. I widzę, jak on z tym motocyklem się zmaga. To jest przepiękny motocykl, to jest fantastyczny motocykl do podróżowania na długich odcinkach po utwardzonych drogach. To absolutnie tutaj bez dwóch zdań nie ma tutaj co z tym polemizować. Natomiast, proszę państwa, ten motocykl moim zdaniem ma 2 wady, a właściwie 3 wady. Pierwsza wada to to, że ten motocykl jest bardzo, bardzo szeroki. I dwukrotnie jeżdżąc po Europie z moim kolegą Pawłem widziałem, jak zmagał się z filtrowaniem po prostu korków, nawet na autostradzie, gdzie wiadomo, ten rozstaw samochodów jest nieco szerszy niż na takich normalnych drogach typu A. Moi koledzy już gdzieś tam dawno pomknęli do przodu, a Paweł po prostu miał problem. I tu absolutnie nie chodzi o jakiś brak umiejętności, nie, nic z tych rzeczy. Chodzi po prostu o to, że ten motocykl jest bardzo, ale to bardzo szeroki. Tamte kufry są dużo szersze niż kierownica, więc trzeba naprawdę bardzo uważać, przez co przy filtrowaniu korków się przegrywa i zostaje się niestety z tyłu. To jest pierwsza taka bolączka, jeśli chodzi o takie moje spostrzeżenie dotyczące właśnie BMW K1600 GTL. Druga rzecz to ta, że tam środek ciężkości w tym motocyklu jest umieszczony bardzo wysoko i ciężko tym motocyklem, proszę państwa, się manewruje. Trzecia bolączka to to, że ten K1600 jest naprawdę bardzo ciężkim motocyklem, przez co też bardzo ciężko tym motocyklem się cofa. I niejednokrotnie musieliśmy mojemu koledze Pawłowi gdzieś na jakichś naszych takich eskapadach pomagać wycofać tym motocyklem, ponieważ on nie był w stanie tego zrobić, tym bardziej, że on ma jeszcze ten rocznik, gdzie nie instalowano biegu wstecznego, bo tam bodajże chyba od 2018 już instalowano bieg wsteczny, jeśli dobrze pamiętam, jeśli nie, to państwo poprawicie mnie w komentarzach. I tak jak powiedziałem, często mi chodził ten motocykl po głowie, żeby go wypożyczyć, żeby go wziąć na jazdę testową. Mogłem to zrobić dziś, ale pomyślałem sobie, że jest coś chyba bardziej praktyczniejszego niż K1600 GTL, a również coś takiego, co da nam naprawdę ogromny komfort jazdy i duży fan z jazdy. I to jest właśnie, proszę państwa, ten model, który mam dzisiaj tutaj, R1250 RT, wersja LE. Mamy 2 wersje, czyli mamy wersję RT taką podstawową i wersję nieco bardziej wypasioną, gdzie mamy więcej tych takich różnych wynalazków elektronicznych. Mamy centralny kufer, to jest właśnie ta wersja LE. I taką dzisiaj tutaj mam, taką dzisiaj miałem okazję sobie troszeczkę pojeździć. Słuchajcie, tak się pięknie jeździ, że dotankujemy troszkę. A co? No i właśnie chciałbym państwu nieco opowiedzieć o moich wrażeniach właśnie z jazdy tym motocyklem. A one są naprawdę mega bardzo pozytywne i szczerze mówiąc, jeżdżąc sobie tym motocyklem, myślałem, co on ma w sobie takiego, co mi się w nim nie podoba. I jest kilka takich rzeczy, ale o nich opowiem wam na samym końcu. Wow.
Są tacy motocykliści pośród nas, którzy uważają, że R1250 RTEC to motocykl, który jest najlepszym motocyklem do turystyki szosowej. Ja się, proszę Państwa, z tym absolutnie nie zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że dziś udowodniłem sobie, że tym motocyklem równie dobrze można podróżować po naprawdę takich drogach, jak te, które teraz Państwo widzicie na filmie, czyli tak zwanych tych country lanes, malutkich dróżkach, bardzo krętych, też troszkę dziurawych, na których gdzieś tam jakieś kamyczki się zdarzają. Ten motocykl, proszę Państwa, moim zdaniem jest motocyklem bardzo uniwersalnym. On również jest bardzo szeroki, bo jak się przyjrzymy, to widać, że te kufry są odrobinkę, proszę Państwa, szersze niż kierownica. Ja tego nie mierzyłem z centymetrem, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że one troszeczkę jednak wystają, są troszeczkę szersze, ale to nie jest żaden problem, ponieważ te kufry w każdej chwili możemy w bardzo łatwy, w bardzo prosty sposób za pomocą kilku dosłownie ruchów ściągnąć i śmiało sobie filtrować koreczki jeżdżąc po mieście, czy wokół miasta, którego mieszkamy, czy wokół wioski, w której mieszkamy i tak dalej. Więc uważam, że ten motocykl jest, proszę Państwa, naprawdę stworzony nie tylko do jazdy po autostradach, co oczywiście jazda po autostradach daje dużo komfortu, jest świetnie na nim, naprawdę, proszę mi wierzyć, za chwileczkę do tego przejdziemy tematu komfortu. Natomiast uważam również, że świetnie się nim jeździ i manewruje po takich malutkich dróżkach. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że tutaj środek ciężkości jest umieszczony bardzo nisko. Tutaj oczywiście mamy silnik boksera. Te silniki już są, ja nie wiem, nie chcę Państwa kłamać, ale to chyba od 40 lat. Także to są naprawdę sprawdzone jednostki napędowe, które po prostu działają w sposób wyśmienity. Dzięki temu, że mamy ten silnik boksera, środek ciężkości jest osadzony naprawdę bardzo, bardzo nisko. A co za tym idzie? Manewrowanie, skręcanie tym motocyklem jest niesamowicie łatwe, biorąc pod uwagę to, ile on waży, a waży on w pełni przygotowany do jazdy ponad 270 kg. Nie jest to motocykl bardzo ciężki, ale nie należy on również do motocykli lekkich. Powiedzmy, że jest to taka waga średnia. I powiem Państwu szczerze, że dzięki temu, że właśnie ten środek ciężkości jest umieszczony bardzo nisko, tego praktycznie się w ogóle nie czuję przy pokonywaniu nawet takich ostrych zakrętów, czy nawet nawracaniu na drodze przy mniejszych prędkościach. Bajka, absolutnie bajka. Ten silnik, proszę Państwa, generuje moc 136 koni mechanicznych i 140 bodajże 6 Nm, co sprawia, że jazda tym motocyklem na każdym biegu naprawdę staje się bardzo przyjemna. Tutaj bez problemu możemy jechać na szóstym biegu z prędkością 50 km na godzinę, wciąż mając 1500 obrotów, odkręcamy manetkę i bez żadnego krztuszenia się, bez żadnego kasłania ten motocykl miarowo ładnie przyspiesza. Niesamowity naprawdę silnik, bardzo dający nam dużo przyjemności właśnie z jazdy, tak jak powiedziałem, bez względu na to, na którym jedziemy biegu. Mamy tutaj quick shifter zainstalowany, także nie ma potrzeby w ogóle wciskania sprzęgła. Góra, dół, biegi działają naprawdę bez zarzutu, bardzo fajnie, przynajmniej jak dla mnie. Układ hamulcowy w tym motocyklu, proszę Państwa, jest niesamowicie doskonały. Myślę, że jest to chyba jeden z najlepiej hamujących motocykli, jakim do tej pory miałem okazję, proszę Państwa, pojeździć. Z przodu dwie tarcze hamulcowe, 320, jedna z tyłu i naprawdę to robi robotę. Tu jest w ogóle taki ciekawy właśnie mechanizm i pamiętam, jak to się dokładnie nazywa, w każdym razie wciskając przedni hamulec, również tylni nam zaczyna hamować. Oczywiście nie tak mocno jak przedni, ale działa to wszystko naprawdę w sposób perfekcyjny. Super układ hamulcowy. Nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie przy tego typu motocyklach bardzo kluczową sprawą jest osłona przed warunkami atmosferycznymi, czyli to, o czym powiedziałem Państwu na początku. Powiem Państwu, że tu jest tak świetna osłona przed wiatrem, przed warunkami atmosferycznymi, że muszę się rozebrać, bo jest mi naprawdę za gorąco. Muszę zmienić rękawiczki, muszę ściągnąć z siebie koszulkę flanelową, bo jest naprawdę zbyt ciepło na tym motocyklu. Tutaj w BMW R1250 RTEC-u mamy elektronicznie ustawianą szybę. Proszę Państwa, ja kiedyś już taką szybę elektronicznie ustawianą miałem w jednym z poprzednich motocykli, właśnie o wcześniej wspomnianym GTR-ze i powiem Wam, że to jest coś wspaniałego. Tego nie pobije żadna inna manualnie sterowana szyba. Dlaczego? Dlatego, że tutaj za pomocą jednego przycisku możemy co do milimetra, proszę Państwa, ustawić sobie kąt nachylenia i wysokość tej szyby, a co za tym idzie, zneutralizować wszelkie wibracje na kasku. Spójrzcie tylko, drodzy Państwo,
jak ja tutaj jestem świetnie schowany za całym tym kokpitem. To nie tylko ta szyba nas chroni w sposób naprawdę fantastyczny od wiatru, ale również tutaj cały ten przód, cały ten kokpit sprawia, że naprawdę jesteśmy świetnie odsłonięci. Popatrzcie, można podnieść tak wysoko szybę, że na kasku robi Wam się zupełnie cicho podczas takich prędkości autostradowych. Słychać tylko samochody, które omijacie lub samochody, które Was wymijają, ale naprawdę tutaj jest praktycznie zero podmuchu wiatru, zero szumu wiatru na kasku. Super. Oczywiście, drodzy widzowie, AirTag to jeżdżący komputer na dwóch kołach. Mamy tutaj naprawdę mnóstwo elektroniki, ja w to wszystko się nie będę zagłębiał. Jak wiecie, jeśli oglądacie Mleczną Drogę, to wiecie, że ja akurat nie jestem fanem tych wszystkich wynalazków elektronicznych, aczkolwiek uważam, że niektóre są przydatne i pomagają. Mamy tutaj kilka trybów, na przykład jazdy, mamy Eco, mamy Range, czyli taki, gdzie ten po prostu motocykl troszeczkę nam, że tak powiem, spowalnia, ten uślizg koła nie jest taki mocny. Mamy tutaj, proszę Państwa, wersję Road, mamy tutaj drogową i mamy oczywiście Dynamic, czyli można powiedzieć taką wersję bardzo sportową, którą, przyznam szczerze, odczuwa się fajnie, się na tym tutaj jeździ. Mamy tutaj również nawigację, proszę Państwa. Oczywiście mapy nie są wbudowane tutaj w system. Żeby korzystać z nawigacji, musimy sobie ściągnąć specjalną aplikację na nasz telefon komórkowy z BMW. I wtedy dopiero musimy zesparować nasz telefon komórkowy tutaj z tym komputerem pokładowym i wówczas możemy sobie wyświetlać nawigację, możemy sobie ustawiać cel naszej podróży. Ekran jest fajny, bo możemy go również podzielić, także mamy tutaj mnóstwo różnych ciekawych informacji, które nam się wyświetlają. Ekran jest dzielony, że tak powiem, no i przede wszystkim, proszę Państwa, ten ekran, jak widzicie, jest olbrzymi. On ma 10,25 cala wielkości. Jest to chyba największy wyświetlacz, jaki dotychczas widziałem w motocyklach i chyba tak nawet jest. Myślę, że BMW zrobiło właśnie taki tablet wręcz tutaj na kokpicie. Wygląda to całkiem fajnie. Ja nie jestem zwolennikiem i fanem TFT wyświetlaczy, natomiast nie jestem zwolennikiem i fanem, że tak powiem, w cruiserach. Natomiast w takich motocyklach wygląda to naprawdę fajnie. Wygląda to super. Mamy tutaj takie cztery przyciski, które są skrótami do różnych funkcji, które możemy sobie ustawić w komputerze. Na przykład do grzania manetek, ponieważ, no właśnie, to jest jeden z minusów, o którym Państwu chciałem powiedzieć, ponieważ zapytałem sprzedawcy, jak to w ogóle, gdzie tu się włącza podgrzewane manetki, bo z góry oczywiście założyłem, że one tutaj są, no bo jest to motocykl turystyczny i jest to motocykl ten najbardziej wypasiony, że tak powiem. Więc owszem, one są, ale żeby dostać się do funkcji, żeby włączyć podgrzewanie manetek, no to jest to dosyć trudne. Tutaj taki mamy multi-controller, za pomocą którego obsługujemy sobie, proszę Państwa, samo to menu, popychając, cofając, przekręcając. I to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ możemy z tego korzystać w ogóle nie odrywając dłoni od manetki. To jest mega fajne rozwiązanie. Aczkolwiek, żeby dostać się do funkcji, proszę Państwa, ustawiania podgrzewania manetek, no to troszeczkę musimy się tutaj naprzyciskać i nakręcić, bo musimy wejść w settings, w ustawienia, musimy tam odnaleźć właśnie podgrzewanie manetek, bądź podgrzewanie kanapy, bo w tym modelu również mamy podgrzewaną kanapę. Ale po to są właśnie zrobione te przyciski tutaj do skrótów, żeby sobie tak zaprogramować ten komputer, tak zaprogramować te przyciski, że za pomocą na przykład wciśnięcia numerku 1 od razu załączają nam się grzane manetki. Jeżeli wciśniemy dwa razy ten przycisk 1, to one na przykład z opcji grzania na 4 przechodzą na 3, jeżeli wciśniemy jeszcze raz, przechodzą na 2, jeżeli wciśniemy jeszcze raz, przechodzą na 1 i tak dalej, i tak dalej. Także to są takie przyciski skrótowe, bardzo fajne, też ciekawe, proszę Państwa, rozwiązanie. Tak samo możemy zrobić tutaj z ustawieniem grzania kanapy, na przykład na numerku 2 możemy sobie ustawić. No i oczywiście tych kombinacji jest bardzo dużo, bardzo wiele, także no jest tutaj, no, komputer pokładowy jest naprawdę niesamowity w tym motocyklu, ale muszę przyznać, ja się troszkę tym pobawiłem, i powiem Wam szczerze, że to wszystko jest takie bardzo intuicyjne. Idzie to naprawdę szybko tutaj wszystko pozmieniać, także jest to czytelne, jest to naprawdę bardzo intuicyjne. Cruise Control bez zarzutów, działa naprawdę fantastycznie. I tutaj powiem Państwu taką ciekawostkę, ponieważ BMW AirTag ma coś takiego jak, to się chyba nazywa adaptacyjny Cruise Control, coś takiego. Z przodu mamy taki radar, za pomocą którego możemy sobie na przykład ustawić odległość od pojazdu poprzedzającego nas oraz prędkość, którą chcemy się poruszać na cruise control, czyli ustawiamy sobie na przykład 100 km na godzinę. Jeżeli pojazd przed nami zacznie zwalniać, to motocykl również automatycznie zacznie zwalniać.
Okej, może to jest fajna rzecz, aczkolwiek ja, proszę Państwa, czegoś takiego bym sobie nie instalował, bo tutaj trzeba dodać, że to jest sprawa opcjonalna. Nawet jeżeli kupicie sobie tą wersję wypasioną, którą miałem dzisiaj, to tego w standardzie nie ma w tej wersji wypasionej. Za to trzeba dopłacić. Tutaj w Anglii to kosztuje około chyba 1600 funtów, jeśli dobrze pamiętam. I ja powiem Państwu szczerze, że ja troszeczkę jestem sceptycznie do tego nastawiony. Jeśli oglądacie Mleczną Drogę, wiecie, że ja zawodowo jeżdżę ciężarówką i powiem Państwu, że albo nawet trzykrotny miałem przypadek w dwóch różnych ciężarówkach z dwóch różnych marek, nie będę tutaj mówił jakich, gdzie ciężarówka nagle po prostu mi przyhamowała, będąc na trasie szybkiego ruchu, ponieważ ten radar widział coś, co tak naprawdę w ogóle nie istniało. Coś, czego w ogóle przede mną nie było. I o ile to się zdarzyło w ciężarówce, gdzie mam zapięte pasy, prawda, to jest okej. Ale myślę sobie, że jeżeli coś takiego by mi się przytrafiło na motocyklu, po przejechaniu już 600 km, kiedy człowiek już jest, wiadomo, zmęczony, mam ustawiony ten tempomat i mam lekko ręce, powiedzmy, oparte na manetkach i ten motocykl nagle gwałtownie przyhamuje, no to powiem Państwu szczerze, że tutaj dla mnie kwestia sporna. Ja czegoś takiego bym nie chciał, na pewno bym, nawet gdybym miał pieniądze, to bym tego opcjonalnie nie dokupił, ponieważ, tak jak mówię, z własnego doświadczenia wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Ja nie wiem, czy w motocyklu komuś to się zdarzyło, bo oczywiście AirTag BMW to nie jest pierwszy motocykl, który coś takiego ma. Taką rzecz na przykład mamy w Yamaha 9 w GT-ku Plus. Tam też mamy ten właśnie radar, ten cruise control taki adaptacyjny. Nie wiem, czy to się komuś przydarzyło. Jeżeli wiecie o takich przypadkach, jeżeli Wam to się zdarzyło, napiszcie w komentarzach, bo po prostu dla mnie, bo ja jestem naprawdę tego bardzo ciekaw. Zakładam, że to się nie zdarzyło. Zakładam, że to jest dopracowane w sposób fantastyczny, aczkolwiek ja w głowie już to mam, że to się może zdarzyć, bo mi się to zdarzyło w samochodzie ciężarowym, więc absolutnie nie chciałbym akurat tego wynalazku mieć w swoim motocyklu. Pozycja, proszę Państwa, jak dla mnie na tym motocyklu jest naprawdę bardzo wygodna. Ja mam 175 cm wzrostu, bez problemu obiema stopami dosięgam do drogi. Mogę swobodnie sobie tutaj oprzeć, także czuję się w miarę komfortowo i w miarę pewnie na tym motocyklu. Mam wrażenie, że mam takie poczucie kontroli nad tym motocyklem. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Tutaj na przykład w BMW mamy tak, że możemy sobie obniżyć siedzenie lub je troszeczkę podwyższyć. Może nawet Państwu zaprezentuję, jak to działa. To trzeba przekręcić kluczyk, ściągnąć to siedzenie. Także jest taka możliwość. Możemy sobie je albo podwyższyć, albo obniżyć. Ono w tej chwili jest ustawione w najniższej pozycji, więc tak jak widzicie, nie ma problemu. Siedzę sobie, jest super, jest fajnie. Natomiast oczywiście, tak jak w większości innych motocykli, możemy opcjonalnie sobie nawet wymienić siedzenie, możemy sobie założyć siedzenie o niższym profilu, więc jeżeli ktoś jest troszkę niższy, to też myślę, nie będzie tutaj problemu. Można to siedzenie wymienić. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, obniżyć, można je obniżyć o 30 mm, także to jest dosyć sporo i myślę, że tu nie powinno być problemu. Pozycja mega, popatrzcie sami. Bardzo, naprawdę bardzo wygodnie. Jak Państwo widzicie, w tej wersji najlepiej wypasionej nie ma głośników. Oczywiście to też jest rzecz opcjonalna, za którą musimy dopłacić około 500 funtów, czyli założenie głośniczków, radia i tak dalej. 500 funtów to tutaj kosztuje w Wielkiej Brytanii. Ale wiecie co, ja myślę, nie wiem, jak Państwo, ja na przykład nie słucham muzyki podczas jazdy, zazwyczaj jeżdżę w korkach do uszu, chociaż w tym motocyklu, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, jak podniesiecie szyby, to te korki naprawdę nie są potrzebne. Także głośniczki, radio również można tutaj mieć, ale jest to sprawa opcjonalna. Kufry, proszę Państwa, jak przystało na turystyka, są niesamowicie pakowne, są bardzo przestrzenne, przestronne. Można tutaj naprawdę wiele do nich zapakować. Nie pytajcie mnie, nie wiem ile mają litrów, musicie sobie to wygooglować, ale to jest zupełnie nieistotne, ponieważ jak widzicie, już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj naprawdę można sporo pomieścić, mają bardzo fajny kształt i tak jak powiedziałem wcześniej, w bardzo łatwy sposób możemy je ściągnąć i sobie śmigać po mieście w koreczkach. Super. Jest jeszcze jedna rzecz, za którą bardzo kocham ten motocykl. Za napęd. Proszę Państwa, tutaj mamy wał kardana, nie ma tutaj żadnego łańcucha. Raz na kilkanaście tysięcy kilometrów wymiana oleju i możemy jeździć. Mega fajny sprzęt. Polecam Wam, proszę Państwa,
idźcie do salonów BMW, wypożyczcie sobie ten motocykl, przewieźcie się, skonfrontujcie to z tym wszystkim, co ja Wam dzisiaj powiedziałem i inni, co Wam powiedzieli i napisali w czasopismach motoryzacyjnych. No i doświadczcie tego, jak na tym motocyklu się jeździ. Na pewno nie będziecie zawiedzeni. Jeżeli szukacie turystyka, to ja myślę, że to jest naprawdę konkretna maszyna, godna polecenia. I tak jak powiedziałem, nie zgadzam się z tym, nie jest to najlepszy motocykl szosowy, ponieważ autostradowy, o może w ten sposób, ponieważ tym motocyklem również da się jeździć po takich zadupiach, jak te, które tutaj Państwo dzisiaj widzieliście. Jedźcie do salonów. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz odnośnie tego, jakbyście chcieli kupić ten motocykl. Jeśli zdecydujecie się na wzięcie takiego motocykla w kredo, no to dzisiaj oprocentowanie w BMW tutaj w Wielkiej Brytanii wynosi 2,9%. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo niskie oprocentowanie. I powiem Państwu szczerze, bo zrobiłem taką symulację jeszcze dzisiaj przed wyjazdem, że gdybyście chcieli wziąć nie tą wersję, ale tą podstawową RT, no to moi drodzy, przy wpłacie 500 funtów na 36 miesięcy w PCP płacilibyście bodajże tam chyba 253 funty co miesiąc. Także zachęcam Państwa do odwiedzenia salonów BMW. Bierzcie testówki, nie bójcie się tego, to wszystko jest ubezpieczone. Czasami trzeba za to zapłacić. Ostatnio Wam o tym wspominałem w innym odcinku. Także nie ma się co bać. Po prostu jeżeli naprawdę jesteście zainteresowani danym motocyklem, po prostu weźcie go, przewieźcie się na nim, doświadczcie, jaki on jest. Ja już się z Wami żegnam, serdecznie Was pozdrawiam. Jeździcie bezpiecznie. Uważajcie na kierowców, szczególnie na białe fany, oni się zawsze spieszą. Na koniec tutaj pokażę Wam filmik, co przeżył ostatnio mój kolega Wojtek, którego również bardzo serdecznie pozdrawiam, mój kolega grupowy. Myślę, że tylko wykręcone tysiące kilometrów jego opanowanie pomogło mu w tym, że no, nie skończyło się to bardzo źle dla niego. Udało mu się przed tym uciec. Pamiętajcie, ludzie nie patrzą w usterka, nie włączają kierunkowskazów i to jest najgorsze chyba, co może być, także jeździcie bezpiecznie, uważajcie na siebie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Mlecznej Drogi. Cześć! Jeszcze dwie rzeczy, o których Państwu nie powiedziałem. Jak zwykle zawsze o czymś zapomnę. Po pierwsze, sygnał dźwiękowy w tym motocyklu jest jak w mojej Scanii. I oczywiście ten wydech pięknie brzmi, szczególnie kiedy go odkręcimy. Ma takie naprawdę bardzo charakterne i sportowe brzmienie. Posłuchajcie. Zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, są takie dwa fajne schowki, a akurat kurczę, kluczyk mam w kieszeni, chce mi się wyciągać. Tutaj możemy podłączyć pod USB telefon, może się nam ładować, albo może nam się ładować indukcyjnie, jeśli mamy taką funkcję. A tu, cholera, też zamknięte. Jest taka fajna skrytka, gdzie możemy wrzucić klucze, dokumenty, cokolwiek. No dobra, ale co z tymi minusami, bo miałem Wam powiedzieć, słuchajcie, będę z Wami zupełnie szczery, ja tu się nie mam do czego przypierniczyć. Jako ja taki laik. Jedyne, do czego się mogę przypierniczyć, to to, że nie mam gdzie położyć kasku, bo zazwyczaj albo to robię na lusterku, albo to robię na oparciu dla pasażera. Tutaj nie mam gdzie. Jedyny jeszcze minus, jaki jest, to to, że jak ktoś nie lubi się z topboxem, z tym centralnym kufrem, no to żeby go zdemontować, to troszeczkę trzeba się natrudzić, ponieważ tam są takie kabelki, które trzeba rozłączyć, trzeba zdemontować siedzenie, jest przy tym trochę roboty. Ale czepiam się szczegółów. Naprawdę, mega fajny motocykl, polecam.